Cześć, mam na imię Agnieszka i zapraszam Cię do nowego kanału Prana Mana Ci. Chciałabym Ci teraz opowiedzieć o idei tego kanału. Przede wszystkim, co to znaczy Prana Mana Ci. Są to różne słowa pochodzące z innych tradycji, kultur, a mające znaczenie tego samego fenomenu. Tym fenomenem jest życiowa energia, która jest w nas i we wszystkim, co nas otacza. Prana jest to słowo, które pochodzi z Indii, z tradycji wedyjskiej, z jogi. Na Polinezji mówimy o niej mana, mówią tak o niej Hunowie. W Chinach jest to chi, w Japonii ki, w Egipcie ka, w Grecji pneuma, a przez Hebrajczyków nazywana jest ruach. Można też określić tą energię jako orgon, a nawet znalazłam, że ma ona coś wspólnego z eterem, o którym mówił Nikola Tesla. To jest życiowa energia, takie życiowe tchnienie, które napędza życiem wszystko, co istnieje. Płynie ona w naszym oddechu, w naszej krwi, w naszych myślach i we wszystkich naszych centrach energetycznych. To od jej jakości zależy stan naszego zdrowia, nawet stan naszego umysłu, a nawet powodzenie, jakie mamy w życiu. Będziemy tu mówić o tym, jak pozyskiwać tą życiodajną energię, jak ją wznosić, wzmocnić i kierować jej witalną siłą. Ten kanał powstaje po to, żeby zachęcić Cię do prozdrowotnego stylu życia. Będziemy rozmawiać o zdrowszych wyborach i o różnych metodach, zawsze z podejściem holistycznym. Bo w końcu, żeby uzyskać pełnię zdrowia, należy zadziałać na wielu płaszczyznach, bo przecież nie składamy się tylko z ciała fizycznego, ale też mamy ciała subtelne. Więc jak zadbać o to ciało fizyczne? O zdrowie, ale też i jak zadbać o nasz umysł, o to, żeby myśli były spokojne, pozytywne, świadome, a emocje przyjemne. Jak może zrobić przestrzeń, żeby wsłuchać się w siebie, usłyszeć właśnie ten cichy głos i nauczyć się obserwować te subtelne odczucia w sobie. A może też zastanowić się, kim tak naprawdę jestem. Jaka jest moja prawdziwa natura? No właśnie, kim jestem? Będziemy zatem rozmawiać o wszelkich metodach terapeutycznych i o mechanizmach funkcjonowania naszego umysłu. Będzie też o filozofii, o życiu i oczywiście o jodze, bo już wiemy, jaki ma ona niesamowicie dobroczynny wpływ na całe nasze życie. Będziemy rozmawiać o wszystkich filarach zdrowia, o diecie, o ruchu, o śnie, o oczyszczaniu i o równowadze.
psychiczno-emocjonalnej. By odzyskać nasze zdrowie, potrzebujemy zrozumieć, że należy wpłynąć na cały nasz teren, na całe środowisko, z którego się składamy. Czyli zrozumieć to, jak się mamy odżywiać, nawadniać, ruszać, oddychać i nawet myśleć. Słuchajcie, to jest wiedza, naprawdę wiedza. I zastosowanie jej w praktyce doprowadzi do naturalnego procesu, który jest normalnym procesem w naszym organizmie. Jest to normalna, naturalna funkcja w nim i ten proces nazywa się samouzdrowienie, samouleczenie. To jest funkcja naszego niezmiernie inteligentnego organizmu. Moim największym pragnieniem i celem tutaj jest zbudowanie w Tobie przekonania, że nie ma chorób nieuleczalnych. Nie ma. Jeśli ja mogłam sobie poradzić z 3 chronicznymi chorobami, poważnymi, to na pewno i Ty możesz. Jeśli nauczymy się umiejętnie wspierać ten naturalny proces samouleczania, to możemy poradzić sobie naprawdę z wieloma kłopotami zdrowotnymi i znacznie podnieść jakość naszego życia. Czy mamy coś cenniejszego od naszego zdrowia? Jeśli chodzi o mnie, ja nie chcę delegować tego, co mam najcenniejsze w obce ręce, tym bardziej bez sprawdzenia skutków, czyjejś decyzji i tego, czy może mam jakieś inne możliwości. Osobiście uważam, że powinno się nas edukować w tym, jak żyć, jak jeść, zdrowo się odżywiać, jak oddychać, jak myśleć. Najwyraźniej dzisiaj sami musimy zadbać o naszą edukację, ale chyba warto, bo ceną jest nasze zdrowie. A teraz bardzo ważny apel. Jeśli jesteś taką osobą jak ja, która poradziła sobie, wzięła odpowiedzialność za swoje zdrowie i wyzdrowiała, to bardzo Cię proszę o kontakt. E-mail w opisie. Stwórzmy tu wspólnie taką przestrzeń, w której opowiemy o naszym doświadczeniu. Pokażemy, że wszystko jest możliwe i będziemy dowodem na to, że nieuleczalne może być uleczalne, co pomoże tym osobom, które się jeszcze borykają ze swoimi kłopotami zdrowotnymi. Wiecie, w procesie zdrowienia najważniejsze jest zbudowanie przekonania, że można wyzdrowieć i zbudujmy u nich to przekonanie. Możemy stworzyć sobie taką bazę danych i będzie ona bardzo potrzebna dla nas wszystkich. Chciałabym stworzyć tu dla Was taką przestrzeń pozytywnych wiadomości, serdeczności, dobrych intencji, pozytywizmu i szczerego uśmiechu. Zdrowiejmy razem. Utrzymujmy zdrowszy, świadomszy, mądrzejszy styl życia i cieszmy się życiem, bo jest ono cudem i oddajmy mu hołd, dbając o siebie. Bierzmy z niego pełnymi garściami. I na tym pozytywnym akcencie dzisiaj już zakończę, życząc Wam
Wszystkiego dobrego i wszystkiego zdrowego. Do zobaczenia.